Ready to play? Bro, you start. Yeah? Yeah. Maxime, mind this. Blue. Oh, okay. Thank you. Ladies and gentlemen, on my right, Itamar Degani, Maxime Greenblatt, Israel. And on my left, Glenn Lewington, Claire Pringle. Glenn Lewington to serve to Itamar Degani. Love all. Play. One love. Two love. Witamy Państwa na ostatnim już dzisiaj pojedynku na TV Korcie 1. Z tego tak. Komentowaliśmy 18. Jest to rozgrywka deblowa gry podwójnej męskiej pomiędzy Izraelem a Szkocją. Po stronie izraelskiej grają Itamar Degani i Maxime Greenblatt, a po stronie szkockiej Glenn Lewington i Sjar Pringle. O Lewingtonie mówiliśmy wcześniej, że to jest Hightower, tak? Bo widać, że rzeczywiście wzrostu jest takiego okazałego. Tak około 2 metrów ma, ja go tak widuję rano na śniadaniu, to rzeczywiście jest no, kawał chłopa i to takiego chłopa naprawdę. W jakiej dyscyplinie by Izrael wygrał ze Szkocją, jak pan myśli? Jest jakaś dyscyplina? Bo może w oszczędzaniu, choć też nie jestem przekonany, proszę pana. W zbrojeniach wygrywa. A w zbrojeniach na pewno, Izrael. Pewnie w służbach specjalnych również. A w służbach specjalnych to chyba to jest tam pierwsza trójka, tak? Albo nawet pierwsza jedynka. Tak, Izrael na pewno jest. Tak. Ale tak wiodący. O sport. W sporcie. To może w jakiejś walki. Jakiś tam Krav Maga czy coś takiego. A to Brazylia jest. Tak? Tak, chyba. Ale oni mają też taki jakiś ten swój styl. O, ale uderzył go w plecy. To widzi pan, jak on się zgrani. Ktoś nam wybrał ten mecz. I teraz jest Janek, proszę pana. Janek, 9-2 jest dla Szkotów. Ale siła uderzenia jest i dobicie, tak. A, leciał, proszę pana. Jak szermierz leciał teraz, tak. Floret. Ale to, co ciekawe, to nie był liczony jako pierwszy debel szkocki, bo pamiętajmy, że w grupowych pojedynkach... Grali raz. Tak, a w tych ważnych pojedynkach wystawiała jednak trenerka szkocka, czy tam trenerki szkockie wystawiały Bracji Grimley, także to rozumiem, że wyżej notowany debel tamten jest. Choć ten ma naprawdę siłę ataku słuszną, co w grze podwójnej męskiej jest no, dosyć istotnym czynnikiem, który pozwala na to, żeby przeważać w pojedynku. A ja sobie przeglądam Facebooka lotkowego i tu mi się pojawiło coś zupełnie związanego z badmintonem. Sensacja na skalę światową do Wrocławia wpłynął statek pasażerski. Raz w roku wpływa, bo wtedy jest woda, a potem już nie wpływa. To taki z 200 metrów, tak? Nie, to jest taki ten 50 kilka metrów pasażerski, one tam pływają sobie z Hamburga, z Rotterdamu. 14 dni można wykupić sobie w czas i jedzie pan. Tak, w nocy pan jedzie, w dzień pan wychodzi, na przykład
takiej miejscowości jak Głogów. Cały dzień pan zwiedza ten Głogów, znaczy godzina na zwiedzanie. Myli się. Nieczysto. No nie trafia w ogóle, no, czyli mija się z lotką, krótko mówiąc, zawodnik izraelski. 13-2. Zrzutka na taśmę, na siatkę i zagranie w poprzek, pewnie atak mocny, tak jest, w środek, czyli znowu nie wiadomo, który ma odebrać z zawodników. I 14 punkt dla drużyny Szkocji. O, widzę, że jest taki plan, żeby wszystko... Pchnięta taka lotka prosto, ale Piotr Gajda pokazał akurat, że... O, 14-3. Widzę, że jest jeszcze tutaj, to się pojawiło, że wszystko chcemy zrobić u nas w naszym kraju. Ja myślę, że byśmy za 10 lat, 20, 30 robili badmintona w Lubinie, to dopłyniemy jakąś rzeką. Bo teraz będą wszystko kanalizowali. Ile mają pieniędzy, że będą, proszę pana... Kanalizowali, tak. To tak brzmi, że pana jakby pan w te kanalizacje chciał zakładać. Nie, kanalizacja rzek. To, takie coś robiono w XIX wieku, do nas jeszcze nie dotarło, dopiero teraz zaczynają to, o tym myśleć. Kompletnie za późno, no ale no, bywa. Ale teraz fajne, bardzo takie ciekawe taki odbiór. Bo ten odbiór był bardzo mylący właśnie. W ostatniej chwili zawodnik przekręcił rakietkę i mimo, że rękę prowadził w lewo, to lotka poleciała w prawo. Tak, to jest taki jeden ze zwodów. No jak tak wisi się nad siatką i serw będzie choć trochę za wysoki, to no, ułatwiają. Ułatwiają jak mogą im tą grę. No, to tak jakby nie chcieli wygrać. To nawet Szkoci niespecjalnie muszą się namęczyć i ten mecz mają taki podawany na tacy trochę. No proszę, kolejne takie, wydawać by się mogło, dosyć prosta lotka do odbioru, a niestety dla Izraelczyków to... Spada w aut. Atak silny, dobicie, ale teraz dwie obrony takie skuteczne, no ale już tu nawet nie zdążył wystawić rakietki. Nie, tak nie chciałem nic mówić, ale para izraelska prezentuje taki podwórkowy debel. No to prawda, że... Znaczy może amatorów to pewnie było grali, choć też nie wiem, których amatorów. Amatorów podwórkowych, proszę pana, pan tutaj chciał być w opozycji do tego. Nie, ja już mówię o takich amatorach, którzy tam biorą udział jakoś regularnie w tych zawodach. A mogliby z nimi nawiązać walkę oczywiście. Widać, że cała Polska seniorska udaje się do Warszawy na mistrzostwa na Polish Open. Tak, a po czym do pan Polski? No widzę, że melduje się na przykład Paweł Prądziński. Mike Tyson, polskie obadmachowe. Tak, pozdrawiamy Pawła. Tak. Ale on tak mówił o sobie. Tak. My tego byśmy nie wymyślili. Ale to jest zawodnik, który zawsze wychodzi na mecz, mówiąc, że on wygra. Nie ma znaczenia, z kim będzie grał. To on ma zawsze nastawienie takie, że on wychodzi wygrać. On nie idzie pograć. Także to jak z Haniem, to słuszne podejście. No lepiej wychodzić z takim, niż że nie wiadomo, jak to będzie. Tak, niektórzy też wychodzą. Co oni w Warszawie o 9 zaczynają jutro rano, no? Ale to są kwalifikacje. Tak, tak, ale tych... A turniej główny zaczyna się w środę dopiero. Tak, ale to... O, TV1, TV2 mają. O, to będziemy trochę walczyli na komentarze. TV7. My sobie jeszcze podejrzemy. Nie, mają na komentarze. Nie, proszę pana, tam to nie będzie komentowane z tego, co wiem. Znaczy, że co będzie? O! O, telefon, tak. Telefon, proszę bardzo, we dwójkę. I to są sędziowie stołkowi, proszę pana, tak. Ale oni muszą zejść i sprawdzić, co się dzieje na świecie. Dobra, grali pewnie w coś. Czy pan ich tak nie tłumaczył? A tu, panie, te nerki szkockie, tak. Ze Szkocji. I szkotki. Tak. No cóż, zaczynamy drugą i zapewne ostatnią odsłonę tego pojedynku. Serwuje Lewington. No kawał chłopa naprawdę. Serw krótki i od razu atak w środek. No, siła jest tutaj w ataku u Szkotów. Ale widać po oczach zawodników Izraela, że są zdeterminowani. Znaczy do czego? Do tego, żeby skończyć szybciej mecz. Żeby już wyjść z hali. Żeby wyjść z hali. Bo nie widać u nich jakichś... No, się stuknęli aż takie... Ale teraz bardzo dobra obrona, płaska taka.
I to zamierzone, proszę pana, to nie był taki, wie pan, no, przypadek. Także to akurat bardzo, bardzo pozytywne było. No ale tu dla takiego zawodnika to się nie serwuje w ten sposób. No, szczególnie, że wielki, naprawdę go trzeba bardzo precyzyjnie przerzucić, no a już jak złapie, no to jak już mówiliśmy, siła uderzenia u niego jest spora. Wiesz, lotka szybko wraca po drugiej stronie. Wiesz, kto jest w tym? Gra w Polish Open. Taka pani, która się nazywa Jin Bei Goh. Mówicie to coś? Goh, Malezja, tak? Malezja. To jest ta pani, która wygrała Janek z Belgian, tak? Ach, to wiem, to taka 14-latka, tak, taka młoda. I ona potem wygrała Polish International. No. Ona tego Polisza nie wygrała, bo ona przegrała z koleżanką. W finale czy w połówce przegrała? Z koleżanką, to tam przegrała sam. Przegrała. Tak, ale jest to taka młoda zawodniczka. No dobrze, chyba przegrała z koleżanką z kadry, to tam nikt nie wie, czy przegrała, czy musiała przegrać. To też prawda. Tak. Bo to wszystko, proszę państwa, takie rankingowe rzeczy. I ona na indywidualnych. Czy ona co nas robiła indywidualnych? Na indywidualnych. Mary Shelley w też przegrała ze swoje. Wygrała? Ja myślę, że to chyba coś nie tak jest tutaj, bo ja muszę zobaczyć coś. No to pan zobaczy. Ja już patrzę. I ona została mistrzynią świata junior. I od niej, proszę pana, to po zwycięstwie Belgii pewien trener powiedział, że ona w ogóle nie rokuje. Tak. No widzi pan, no to się to na pewno ten pan trenerem w Totolutka może nie grać, bo to jest. Przynajmniej niech nie obstawia. Niech nie obstawia. I ta pani Jin Bei Goh zlała na mistrzostwo świata w Limie naszą gwiazdę tutaj. Myli się Degani, wyrzuca lotka. Naszą gwiazdę tutaj. Przed chwilą Mark Ferran rzucił na Twittera, że to jest gwiazda tutaj tutajszych imprezy. Michelle z Kostrup. Ona tam miała po prostu 6-21, 6-21, proszę pana. Tak. Czy Goh wygrała, rozumiem. Tak. No to tam dziwne. Dziwne. Ten mecz trwał 23 minuty. Ciekawe, ciekawe. Właśnie tak zerknęłem teraz, że ta pani przyjechała do Warszawy. A jeszcze zobaczymy, ile ma lat. No może robi taki tur po Europie, no i gra takie turnieje. Ona jest 2000 rocznik, czyli ma 16 lat. No to co? No czyli to jest rówieśniczka Grimley, tak? No i w ogóle rówieśniczka tutaj tych zawodników, którzy tu grają. Znaczy ona jest młodsza o rok od tego limitu. Tak, bo tu 9-9. A jest mistrzynią świata. I na 60. Tu nie miałaby z kim przegrać. Na 8. Tutaj w kategorii męskiej myślę, że też, byłaby. Też tam mieszała. Że, tak. Ona na 80 meczów wygrała 65. No i teraz widzimy taką akcję i wymianę, no. I ona nie dużo, robi. Dużo ciekawszą i rzeczywiście. I ona nie wreszcie robi. Izrael broni prawidłowo. Proszę pana, ona nie robi turu po Europie, bo ona była. W Azji, ale już tu. Nie była w Europie do tej pory od czasu turnieju w Polsce. 11-4, no to może zaczyna właśnie. Ale gdzie miałem potem pojechać, jak już turnieju w Europie nie ma? Do Lubina już. Aha. Nie, ona jedzie do Francji na Orleans International. A widzi. Ale potem wraca na Malaysian Open i jedzie na Singapore Open. No widać, że startuje, tak? Proszę popatrzeć. No właśnie. No to trochę tam. No, zawodnicy z Polski jadą do Nowego Orlanu. Do Orlanu, co mi się znalazło. Ale to seniorzy, bo juniorzy seniorze. Tutaj to wiem, że jadą teraz Szolcy z Cybulskim, jadą, nie, jadą do Mediolanu. Do Mediolanu, tak. Court 1, 20 seconds. Court 1, 20 seconds. Albo do Milanu, już nie wiem. Do Interu. Aha, widzi pan, może tak. No cóż, 11-4, czyli przebieg gry jak w pierwszej partii. Ja tak. I dobicie, tak. No jak się tak. No nie można wybijać w ten sposób lotki w obronie. No musi być ta lotka jednak wybita albo z powrotem na koniec, albo tak oddana na siatkę, żeby zawodnik z drużyny przeciwnej nie był w stanie zbić nam z siatki. Ja tak patrzę, kto stoi, siedzi u zawodników z tyłu na meczu na korcie trzecim, a to prezydent Lubina, pan Robert Roczyński. Ogląda turniej. Gdzie tam siedzi? A już teraz się przemieszcza. A, no tak. Tak. Jak trener wygląda. Jak trener wygląda, właśnie ten
To pozdrawiamy prezydenta. Ja nie widzę. Nie, teraz będzie oglądał mecz na korcie numer 2. No też bym pożył w końcu, te dziewczyny grają. A u nas 14-6. Lewington serwuje. I ja tak. A nie, miękko rzucone na siatkę. No i tu już niestety zbyt blisko była wybita ta lotka i to musiało się to w ten sposób skończyć. 15-6. Myli się, tak, no, tak, 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 no, zawsze jest, że się nieczysto uderzy, to później się chce pokazać, że się chciało inaczej. 16-6. Jutro będziemy to było taki próba przyspieszenia, ale nieudana. Za wysoko było na siatkę uderzyło. Oddałem dwie kartki sędziemu na jutrzejszy mecz. Chciałem zrobić dalej. Pani Zofia Horwat mi zabrała. I nie wiemy, co będziemy dalej komentować, proszę pana. Nie wiedzę, będziemy śpali. Nie, proszę. Może będzie pana będzie. Ale bym chciał, żeby ona nie zapomniała, że pracy grają na korcie numer 1 i żeby nie było tak, jak w tym roku na półfinałach, że ustawili nam jakieś rzeczy, których... To trzeba jeszcze w te kartki popatrzeć. No właśnie. Tyle, tak, pani. Tak. Od razu miękkie takie rzucenie, ale od razu jak tylko lotka jest w górze, to zawodnicy Szkocy atakują. A że mają, o, to proszę bardzo. Czym, no to mamy 17-8 teraz dla Szkotów. Teraz zdobywają po dobrym odbiorze zawodnicy izraelscy. Coś budzi radość strasznie sędziów. Ja nie wiem, co budzi robić straszną sędziów. Tam znowu ktoś robi zdjęcia z fleszem chyba. A moją radość budzi to, że czeski Antonsen, czyli Antoska, młody chłopczyk, w drugim secie z Chorakiem. Oj, pogoni... znowu pokazana Jagoda. Jagoda? Tak, no Jagoda. Bo o, Jagoda, gdzieś... Jagoda będzie odbierał ten. Bo kamerzyście się podoba, proszę pana. Ale tak, ale Jagoda będzie miała to autografię, ona jak wróci do Szklarskiej, a potem do Sobótki, to ona w Sobótce z Herolda będzie przechodziła przez ulicę. Najpierw będzie jeszcze Herold, będzie robił tu. Ale proszę pana, bo to jest, proszę pana, lotka meczowa, ja panu powiem. Z 20 punkt dla Szkotów. Serwuje Lewington. I... atak udany. I zakończyliśmy dzień. Zakończyliśmy w ten sposób pojedynek pary szkockiej z parą izraelską. Wygrywają Szkoci stosunkiem 2-0. Po stronie 21-6, 21-9. Tak, po stronie szkockiej grał Glenn Lewington i Sia Pringle, a po stronie izraelskiej Itmar Degani i Maxim Pringle. A już to ostatni pojedynek dnia dzisiejszego. A już nam musi się reklamę, musi dać. Dajcie nam się pożegnać? My się żegnamy, zapraszamy państwa jutro za około 10, przed 10. Dwa pierwsze mecze to mecze polskich mixtów. Tak. Także nie dajcie umysłom gnuśnić, grajcie w badminton. Tak, życzymy państwu dobrej nocy i spokojnej, oraz żeby wam się badminton śnił. Tak jest. Dziękuję bardzo, żegnam państwa. Marek Zawadka i Piotr Kopyt. Dobranoc. Dziękujemy.